I właściwie znał wszystkich z tych, jeżeli tak się mówi w tym sensie, że znał najważniejszych ludzi, jakie odgrywali jakąś rolę w świecie, nie tylko zresztą artystycznym, ale także politycznym. Przesiedlał się zresztą, najpierw był we Włoszech, mieszkał we Włoszech, potem się przeniósł do Francji i tam było główne jego, tam właściwie przeżył znaczną część lata, do ostatniej chwili był we Francji. I miał taką niesłychaną życzliwość w stosunku do ludzi, którzy dopiero wchodzili do sztuki i którzy jeszcze nie potrafili jeszcze czegoś zdobyć, ale już coś zapowiadali, bo myślę, że bardzo byłoby mu przykro obcować z ludźmi, którzy są nieudanymi artystami, ale pewno i tacy mu się trafiali, bo każdemu tak się trafiają. Natomiast można powiedzieć, że Kot dopuszczał do przyjaźni bliższej niż można by się było spodziewać. To znaczy, on darował swoją przyjaźń. Darował ją ludziom, których uważa za godnych tego. I moment, w którym wiedziałam, że i Artur, i ja, a ja częściej się chyba z Kotem komunikowałam, jesteśmy przez niego wybrani, czułam się i wybrana, i zaszczycona, ale to tak nie w sensie formalnym, tylko po prostu bardzo, bardzo lubiłam i ceniłam Kota Jeleńskiego. To była taka postać wspaniała, która tak jakby przebiegła jak latająca gwiazda właściwie przez nasze życie, przez życie zresztą myślę wielu ludzi, bo on był przecież w tych wszystkich komitetach międzynarodowych. Pomagał przy redagowaniu pisma. Prewa. Słucham, Prew, tak, które wychodziło w kilku wersjach, angielskiej i francuskiej. No i tam pozawierał przyjaźnie bardzo wartościowe. Z tymi ludźmi się komunikował i zawsze był takim człowiekiem, do którego można się było zwrócić w potrzebie, ale muszę powiedzieć, że po prostu szkoda go było na to, żeby go zatrudniać sprawami codziennymi, bo naprawdę to był wybrany ptak, rajski ptak naprawdę, który kochał sztukę i znał się na niej. No i wchodziłam także tutaj w stosunek do Leonor Fini. Nam się zdarzyło tam bywać wielokrotnie. Wielokrotnie nie, ale kilkakrotnie. I najpierw Leonor się nie pokazywała, a potem było zaproszenie jeszcze na obiad, więc ona przyszła bardzo tak fantastycznie ubrana w jakiejś takiej szacie, która ją otaczała i do ziemi była właściwie. Zupełnie cudownie wyglądała. No i bardzo ładnie mieszkali, mieli piękne mieszkanie, w którym było też jakaś ogromna ilość kotów i takie wspaniałe jakieś takie stare drobiazgi, w które można było się wpatrywać, jak się tam było, jak się siedziało na kanapie z kotem, można było patrzeć na prawo, w lustrze, co tam stoi, co wisi, no, nie mówiąc o obrazach.